dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 31 października do 6 listopada 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, szczególnie moich nowych widzów, ponieważ jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać. No i kochani, łapeczki w górę, jak najbardziej mile widziane, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, zapraszam Was do subskrypcji. Ok, Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Mamy to. I karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień dla moich panien. Jeszcze raz. Okidoki. Przyjaźń. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Pięknie. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. No, eremita, czyli wasza energia, drogie panny. Kochani, izolacja. Wchodzicie w ten tydzień z taką energią właśnie izolacji, chęci zagłębienia się w siebie, pobycia samemu, zamknięcie się przed światem. Trochę też takiej ucieczki właśnie od świata zewnętrznego, ucieczki od problemów, ale z drugiej strony takiej potrzeby zajrzenia w głąb, zapytania się siebie, czego pragnę, czego chcę, w którym kierunku chcę zmierzać, kogo pragnę, w którym kierunku widzę swoją przyszłość, tak? Więc to jest ważny tydzień dla Was, żeby właśnie być może poszukać odpowiedzi na te właśnie pytania, żeby pobyć trochę samemu, żeby pomedytować, żeby się wyciszyć. Pamiętajcie tylko, kochani, że też no, jakby nie patrzeć, nie uciekniemy od świata zewnętrznego. Jesteśmy jego częścią, więc pobądźcie sami tyle, ile potrzebujecie, ale nie zamykajcie się na świat po prostu, na ludzi, na innych. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Zobaczmy. Szóstka pentakli, kochani. Szóstka pentakli może oznaczać, że otrzymacie jakiś fajny prezent, że ktoś ma Wam pomoże w trudnej sytuacji, może Wy pomożecie komuś w jakiejś trudnej sytuacji. Jeżeli staracie się o jakąś pożyczkę, o jakieś dofinansowanie tego typu rzeczy, to jak najbardziej możecie na to liczyć w tym tygodniu. Zobaczmy tą szóstkę denarów. A, szóstka denarów też może oznaczać właśnie jakąś podwyżkę, jakiś dodatek finansowy, na przykład do wypłaty, coś w tym stylu, jak najbardziej też. Zobaczmy tą szóstkę denarów. Umiarkowanie, fajnie. Cesarzowa, wow. I sąd ostateczny, dwójka kielichów. Kochani, dla części z Was może chodzić o powrót do równowagi w jakiejś relacji. Mamy dwójkę kielichów. Oczywiście to może być dla części z Was relacja miłosna, ale czuję, że dla części z Was to może być relacja właśnie z jakąś dojrzałą kobietą, czy to z szefową, szefem, tak? Może z matką, albo z taką osobą, która jest w pewnym sensie rolą matki dla Was. Może chodzić o relację matka z dzieckiem, może Wy jesteście matką i tutaj chodzi o relację z dzieckiem. Ale zdecydowanie doszło do jakiegoś kłamstwa, oszustwa, może ktoś nie powiedział całej prawdy w jakimś aspekcie, w aspekcie może jakiegoś nowego początku, czegoś takiego. I w tym tygodniu trzeba będzie tutaj się rozliczyć, wyjaśnić to wszystko, dojść do prawdy, żeby uleczyć też tę sytuację. Także ktoś tu może Wam ofiarować właśnie jakieś wyjaśnienie, ktoś Wam może ofiarować jakieś wiadomości, przeprosiny, prezent na zgodę nawet bym powiedziała, w wyniku właśnie
czego uda Wam się też właśnie tutaj wszystko wyjaśnić i uleczyć tą sytuację. I dzięki temu wzrosnąć, rozwinąć się, tak, pogodzić. Także bardzo, bardzo fajna energia. Dla części z Was, kochani, widzę, że może chodzić typowo o jakąś sprawę sądową, więc jeżeli tutaj walczycie o jakąś sprawę sądową, jakieś zadośćuczynienie, dla części z Was może być to sprawa nawet rozwodowa, tak czuję, bo tutaj dużo jest o tej miłości, o związkach, więc może chodzić o sprawę rozwodową, może o alimenty jakieś walczycie na dzieci, kochani, no to w tym tygodniu zdecydowanie możecie liczyć tutaj na rozwiązanie i na taką nagrodę, wynagrodzenie za to. Także jeżeli tutaj liczycie na jakieś pieniądze konkretne w związku z tą rozprawą, to ewidentnie tutaj Wam się one należą i otrzymacie, i je otrzymacie. Okej, na co uważać? Zobaczmy. Dziewiątka pentakli. Kochani, dziewiątka pentakli jest dla mnie taką energią, że mam wszystko, czego mi trzeba, mam dużo pieniędzy i mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy. I ogólnie fajnie, możecie sobie pozwolić na wiele rzeczy, ale czuję, że w tym tygodniu możecie wydać za dużo. Że tutaj 10 zł, tu 50, tu 200, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, a później się okaże, oho, nie mam na rachunki, oho, nie ma na to czy na tamto, oho, chyba przegięłem, tak? Więc uważajcie na takie zwłaszcza drobne wydatki i na takie dogadzanie sobie. Bo dla mnie dziewiątka monet jest właśnie taką energią dogadzania sobie. Kupowanie sobie różnych tam pierdółek, różnych rzeczy, różnych gadżetów i tak dalej, żeby poczuć się lepiej, żeby wyglądać lepiej. A mam wrażenie, że w tym tygodniu może Was troszeczkę po prostu ponieść, moje drogie panny. Więc bądźcie ostrożne. Okej, co w miłości? Zobaczmy. A w miłości mamy piątkę kielichów, kochani, czyli... No, jakieś sprawy z przeszłości mogą wyjść na jaw. Może pojawić się jakiś żal, jakaś kłótnia, jakieś napięcie. Parę słów za dużo, mam wrażenie, nie może zostać tutaj wypowiedzianych. Może komuś się zrobić przykro. No chyba, że jest to energia z przeszłości i będziecie się przepraszać w tym tygodniu. To jak najbardziej też tak może być. Ale widzę, że ktoś tu do kogoś ma żal, jakaś więź została tutaj mocno naderwana, tak? Trzeba będzie mocno odbudować, że tak powiem, to zaufanie, żeby spróbować jeszcze raz. Ale kochani, dla moich singli jest to powrót do przeszłości, także tutaj pojawią się jakieś wspomnienia, pojawią się jakieś trudne emocje, pojawi się jakiś żal, tak? Może Wam się coś przypomnieć i w związku z tym zrobi Wam się przykro, zrobi Wam się smutno. No taka przykra ta energia. Ta piątka kielichów to jest właśnie taką energią smutku, żalu, płakania nad rozlanym mlekiem, tak? Rozpamiętywania też czegoś w kółko i w kółko. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Król kielichów. No chodzi o kogoś, kogo kochacie, tak? Albo o jakiegoś raka, rybkę bądź skorpiona. Siódemka buław. No i świat. Królowa monet, dwójka kielichów, król buław. No kochani, faktycznie tutaj albo w tym tygodniu może się pojawić właśnie jakaś kłótnia, albo może powrócić jakaś sprawa z przeszłości, która jeszcze gdzieś tam się nie dokończyła między Wami, jeśli jesteście w związkach. Możecie sobie coś przypomnieć, może partnerowi się coś przypomni i zaczniecie sobie wyrzucać jakieś tam żale. Jakoś tak czuję, że dla części z Was może się to wydarzyć po jakimś alkoholu, podczas jakiejś imprezy, wiecie, wypijecie parę kieliszków za dużo i Wam się coś przypomni, albo partnerowi się coś przypomni i będziecie sobie wypominać i tego typu rzeczy. Kochani, mam wrażenie, że ktoś tu musi postawić wyraźne granice i żeby w końcu ten cykl mógł się po prostu dokończyć, tak? Nie wiem, kto tu zawinił, ale... Mam wrażenie, że musicie powiedzieć temu stop i ostatecznie to po prostu przerobić, wyciągnąć jakieś wnioski z tego i zamknąć już ten cykl, nie wracać do tego, bo ewidentnie jest tu między Wami dużo miłości. Kochacie się, zdecydowanie się kochacie, kochani, ale właśnie, są te nieporozumienia, które cały czas stanowią blokadę. Ktoś jest uparciuchem, ktoś cały czas do tego wraca, ktoś cały czas się broni. Także tutaj musicie szczerze po prostu ze sobą porozmawiać, przerobić tą lekcję, żeby ostatecznie, mówię, zakończyć ją, podkreślić, dać the end na końcu, kropkę, wykrzyknik, co tam chcecie i po prostu nie wracać do tego tematu, bo to już jest częścią Waszej przeszłości. No i trochę niefajnie, że ona ma wpływ po prostu cały czas na teraźniejszość, tak?
Moje drogie single, no wy ewidentnie będziecie wspominać kogoś, kogo bardzo kochaliście w przeszłości i kogoś być może, kto zrobił wam jakąś krzywdę, może komu wy zrobiliście krzywdę, mogą pojawić się jakieś wyrzuty sumienia albo właśnie żal dotyczący tej osoby, że was skrzywdziła, że wam to zrobiła. Wiecie co, mam wrażenie, że wy musicie po prostu odpuścić, bo tutaj strasznie się tego trzymacie, bronicie tego. Cały czas tak mówię, analizujecie to w kółko i w kółko i w kółko. Tymczasem widzę, że tutaj na horyzoncie jest ktoś wart zachodu i ktoś, kto na was czeka, ale ta osoba nie wejdzie, póki, no, że tak powiem, nie zrobicie jej przestrzeni. Siedząc w przyszłości nie zrobicie przestrzeni dla nowej miłości, tak? Więc kochani, ważne jest, żeby właśnie być może usiąść, być może pomedytować, być może zagłębić się w ten temat i po prostu go przerobić. Dla części z was może ważna będzie jakaś osoba, psychiatra, psycholog, z którym będziecie mogli to przeanalizować, ale czas zakończyć jakąś sytuację z przeszłości i po prostu do niej nie wracać. Czas wybaczyć, wybaczyć sobie, wybaczyć tej drugiej osobie, by móc się otworzyć właśnie na nową miłość. Okej. Dobra, najbliższe otoczenie, dom, rodzina, przyjaciele. Dziesiątka pentakli, bardzo fajna energia. To jest moja karta mówiąca i żyj długo i szczęśliwie, i to w obfitości, i nigdy im niczego nie brakowało. Kochani, możesz szykować jakieś spotkanie rodzinne, impreza rodzinna, spotkanie właśnie ze starszymi osobami przede wszystkim, w domu rodzinnym, tego typu rzeczy. Kochani, dziesiątka monet dla mnie też jest kartą spadku, więc w tym tygodniu może właśnie być jakaś informacja o jakimś spadku, ktoś wam coś przekaże ważnego, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak? Tutaj mamy tą starszą osobę młodszą, która uczy, że tak powiem, starsza osoba uczy tego młodszego właśnie, jak się zachowywać w życiu, jak wszystko planować, jak dojść do jakichś tam sukcesów, tak? Jak wygrać, że tak powiem, właśnie taką walkę, wojnę. Więc kochani, czegoś takiego możecie się w tym tygodniu nauczyć, może uzyskacie od jakiejś starszej osoby w swoim otoczeniu ważną lekcję, może nauczycie czegoś swoje dziecko, tak? Swojego syna, swoją córkę, jakiejś ważnej życiowej lekcji. Ale taka postawicie w tym tygodniu właśnie na rodzinę, na bliskich, na jedność. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Rycerz mieczy. Rycerz kielichów. I królowa pentakli. No i dziesiątka kielichów. Tak jest, kochani. Dużo wiadomości, duży przepływ informacji w tym tygodniu. Dużo takiej opiekuńczej energii ze strony właśnie jakiejś kobiety. Może być tak, że któryś z członków rodziny będzie potrzebować waszej pomocy, albo wy będziecie wsparcia potrzebować, tak? Może w związku z jakimś rozczarowaniem miłosnym, może w związku z jakimś smutkiem, w związku z przerobieniem jakichś trudności, może w związku z jakimiś brakami finansowymi. Ale kochani, tu zdecydowanie możecie wyciągnąć rękę albo poprosić o pomoc swoją rodzinę. Czy to chodzi o wsparcie emocjonalne, czy rozwiązanie jakiejś sytuacji, czy dobre słowo, czy wsparcie finansowe. Cokolwiek to jest, zdecydowanie możecie na to liczyć. No, ewentualnie, kochani, ktoś z waszej rodziny, ktoś z waszych bliskich poprosi was tutaj o pomoc, to zdecydowanie wy też wyjdziecie temu naprzeciw. Ogromne wsparcie czuć, ogromne wsparcie w tym tygodniu. Właśnie tak jak mówię, rozmowy, wyjaśnienia, też takie wsparcie emocjonalne, tak? Poczucie stabilizacji przy rodzinie, poczucie takie, że możecie czuć się naprawdę bezpiecznie, jest wam dobrze z tymi ludźmi i że możecie na nich liczyć. Okej. Praca i finanse, co tutaj? A tu mamy sąd ostateczny. Patrzcie, po raz kolejny ten sąd ostateczny, więc faktycznie dla części z was może to powychodzić o jakąś sprawę sądową. Może właśnie jakąś spadkową też, coś w tym stylu. Ale kochani, dla części z was może powrócić po prostu coś z przeszłości. Coś, czemu będzie trzeba przyjrzeć się jeszcze raz. Coś, co trzeba będzie uwolnić. Coś, co trzeba będzie przerobić jeszcze raz, żeby pójść dalej, tak? To jest takie wezwanie, że tak powiem, wezwanie z góry, żeby coś jeszcze raz przeanalizować, uświadomić sobie prawdę, uwolnić się też od czegoś. Zobaczmy ten sąd ostateczny. Ale muskularny ten anioł, widzicie? Szóstka mieczy, okej. Szóstka kielichów, dwie szóstki, ważne. Szóstka pentakli. Wiecie co, kochani, dla części z was faktycznie, jeśli jest jakiś taki rodzinny aspekt walki o majątek, walki o spadek, to mam wrażenie, że właśnie ważne jest, żeby
że w tym tygodniu uda Wam się dojść do porozumienia jakiegoś, tak, z tymi osobami. Znajdziecie jakiś, nie wiem, czy złoty środek, czy podejmiecie jakąś ważną decyzję a propos właśnie takiej równowagi. Więc jeżeli faktycznie chodzi tutaj o jakieś takie, mówię, spadkowe rzeczy tego typu, to sprawy pójdą do przodu dzięki właśnie równowadze, dzięki współpracy, dzięki takim pewnym rozwiązaniom i dzięki takim sprawiedliwym rozwiązaniom, bo król mieczy, no jednak właśnie jest taki bardzo sprawiedliwy, merytoryczny. On wie, że musi być sprawiedliwym wobec właśnie osób, którymi rządzi, no bo tak działają królowie, tak, że tak powiem, nie wykorzystują innych, tylko działają bardzo, bardzo sprawiedliwie. I tak też właśnie tutaj to wygląda. Podzielicie się tym, i wszyscy, że tak powiem, będą zadowoleni z tej sytuacji. Dla części z Was mam wrażenie, kochani, że tutaj trzeba będzie się rozliczyć z jakiegoś przedsięwzięcia, które przez jakiś czas uważaliście być może za swoje marzenie, albo i było takim Waszym marzeniem, marzeniem z przeszłości. I mam wrażenie, że przyjrzycie się temu jeszcze raz w tym tygodniu i stwierdzicie, że być może coś się zmieniło i już dalej nie chcecie tego kontynuować, że chcecie właśnie pójść do przodu, że chcecie skorzystać być może z jakiejś innej oferty, tak? Dla części z Was może chodzić o jakąś pracę solową, możecie stwierdzić, że nie chcecie już dłużej pracować w jakiejś większej firmie czy korporacji, tylko chcecie założyć jakąś swoją własną firmę. Ale w tym tygodniu, kochani, będziecie podejmować decyzję, że czas ruszyć naprzód, że czas ruszyć naprzód za głosem swojego serca, za głosem swojej duszy i spróbować jakiegoś nowego projektu, spróbować właśnie jakiejś kariery solowej, pracy solowej. I mam wrażenie, że to jest to, właśnie mówię, do czego Wasza duszyczka Was tutaj nakłania, moje drogie panny. Może to być też trochę takie przykre, bo będziecie musieli się odciąć od ludzi, których kochacie, których szanujecie, z którymi byliście przez jakiś czas, ale ich nie tracicie, oni zawsze będą gdzieś tam w Waszym życiu. Może szykować się przeprowadzka, podróż, wyjazd jakiś, no ale kochani, no ważne decyzje przed Wami, tak? I takie rozliczenie się przed samym sobą czuję, przed samym sobą. Oczywiście część z Was może składać jakieś wypowiedzenie w pracy, na poczet właśnie czegoś nowego, w kierunku czego właśnie zmierzacie, ale czuję, że to takie mocne jest, takie wewnętrzne wołanie, że czas właśnie rozliczyć się z dotychczasowego życia i być może właśnie podjąć jakieś inne wyzwania, podjąć inne decyzje a propos swojej przyszłości. Okej, rada dla Was. Zobaczmy. Siódemka mieczy. Siódemka mieczy, kochani, mówi o tym jako rada. Działaj sprytnie, działaj w inteligentny sposób, ale nie rób niczego na skróty, ponieważ pójście drogą na skróty przysporzy Ci tylko właśnie cierpień, i no nie będzie dla Ciebie korzystne, tak? Że tak powiem, odbije się trochę rykoszetem w Twoją stronę. Więc nie działaj na skróty, działaj wszystko zgodnie z prawem, działaj legalnie, ale też kieruj się właśnie takim inteligentnym myśleniem. Musisz wiedzieć, jak zakombinować, żeby było wszystko legalnie, dobrze i tak dalej, ale żeby... Musisz wykazać się właśnie takim sprytem, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. To jest tutaj ważne. No i pamiętaj o takiej szczerości. Szczerości wobec innych, szczerości wobec siebie przede wszystkim. Okej. Zobaczmy zwierzaczka w takim razie. Słoń. Wyciągaj lekcje z przeszłości. Ważny przekaz. Dobra, to co? Jeszcze pytania i odpowiedzi, moje panny? Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Ok, odpowiedź numer 1 brzmi: w przeciągu kilku tygodni. Odpowiedź numer 2 brzmi: wybierz nowy kierunek. I odpowiedź numer 3 brzmi: posłuchaj swojej intuicji. Dobra, to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam powodzenia, udanego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.